Szanowni Państwo, ja myślę, że udzielenie odpowiedzi co do danych osobowych chyba raczej nie jest możliwe, dlatego że nowa ustawa o finansach publicznych wyraźnie mówi, że radni mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów, łącznie z dokumentami księgowymi, pod dwoma warunkami. Z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych i z zachowaniem ustawy o rachunkowości. Ja Państwu powiem, nie wymieniając nazwisk, kogo dotyczą te umowy. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, pracownik urzędu. Obsługa prawna, spółka nowa. To już Państwo wiecie, bo też chyba te dane są w biuletynie informacji publicznej, bowiem był tu ogłaszany przetarg. Granie na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego, osoba fizyczna, niezwiązana z urzędem. Wykonanie czynności w Wydziale RS, ta umowa wygasła z końcem stycznia, też osoba fizyczna, niezwiązana z urzędem. Korekta biuletynu informacyjnego miasta i gminy, polonistka, umowa wygasła z końcem marca. Obsługa prawna, trzech radców prawnych, dwóch wybranych w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Trzecia umowa zawarta na czas nieokreślony z 1994 roku. Obsługa kancelaryjno-biurowa rady, osoba spoza urzędu, zatrudniona na okres zastępstwa chorobowego pracownika, który w tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, pracownik urzędu.